serpentyna zakrętów, a na środku wąski most. Jest na nim tak ciasno, że nawet kierowcy autobusów muszą zachować dużą ostrożność, by nie uderzyć w poręcz. Aż strach pomyśleć, jak na moście w skórce wymijają się dwa tiry. Most aż prosi się o remont. Nie tylko on. Cała położona w gminie Krajenka część drogi wojewódzkiej nr 188. Ale już wiemy, że droga ta zostanie przebudowana. Można liczyć, że w najbliższych 2, 3, 4 latach rzeczywiście Krajenka nie tylko zostanie dokończone przejście przez samą miejscowość, ale zostanie zmieniony ruch w Skórce i Żeleźnicy. Cała ta trasa wręcz słynie z ilości wypadków. Nie trzeba przytaczać statystyk, wystarczy przyjrzeć się poboczom. Za każdym z tych krzyży kryje się ludzka tragedia, a czasem tragedia całych rodzin. Dlatego funkcjonariusze, którzy w swojej pracy wielokrotnie byli świadkami tych nieszczęść, z entuzjazmem przyjmują informacje o każdej inwestycji planowanej na tym odcinku drogi W188. My jako policja jesteśmy za tym, aby tego typu zmiany zachodziły, ponieważ kierowcy, którzy będą korzystać z tej drogi, mają możliwość jakby bezpieczniejszego poruszania się po niej. O swoje bezpieczeństwo obawiają się mieszkańcy wspomnianych miejscowości. Szczególnie w okresie tym jesienno-zimowym, przy dużych wiatrach, bywają przypadki, że właśnie tam spadają jakieś suche. No to stwarza duże niebezpieczeństwo, przede wszystkim w czasie jazdy. Jeżeli taki konar spadnie na samochód, no to niestety, ale to może się skończyć tragicznie. Nie tylko szpalery drzew rosnących przy drodze niepokoją kierowców. Każdy, kto choć raz pokonywał tę trasę, zauważył wiele zakrętów. Cała serpentyna ich przechodzi przez miejscowość Skórka. Wiedzie przez most, ma on zostać zastąpiony całkiem nową konstrukcją, ale ze względu na jego położenie zakręt nie będzie aż tak ostry. Mieszkańcy bardzo czekają na te inwestycje. Jeszcze przed wojną budowany most, tonaż jest za mały, a wiadomo, nowy most będzie bezpieczniejszy też, nie? Tam jest też za wąsko na tym starym moście. Także w Żeleźnicy zostanie zbudowany całkiem nowy most. Podobnie jak w Skórce, zlokalizowany jest on bezpośrednio przed zakrętem. Wygląda na to, że inwestycja, choć rozpocznie się nie wcześniej niż za 2 lata i z pewnością potrwa długie miesiące, z pewnością wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim mieszkańców. Może przestanie też przybywać takich widoków.